zespole szkół ponadgimnazjalnych w Świecie odbył się recital poezji śpiewanej, podczas którego uczniowie placówki śpiewali znane polskie piosenki. Warto dodać, że to nie pierwszy tego typu występ, który odbył się w szkole, bowiem już od jakiegoś czasu młodzież, która udziela się wokalnie, poznaje różne gatunki muzyki. Cały cykl zaczął się w ubiegłym roku od recitalu szant, ponieważ okazało się, że młodzież nie wie, co to są szanty, więc postanowiliśmy stworzyć taki cykl koncertów, który tę wiedzę na temat różnych gatunków muzycznych, na temat różnych stylistyk poszerzyłby. I zaczęliśmy od piosenek szantowych, w tym roku poezja śpiewana, przed nami w tym roku jeszcze piosenka żołnierska i piosenka aktorska w przyszłym roku. Cel, ponieważ młodzież najczęściej właśnie dance, hip-hop, takie bardzo współczesne gatunki muzyki, natomiast zapomina o tych, o których warto pamiętać, ponieważ one oprócz dźwięku mają też słowo i przesłanie, tak jak poezja śpiewana, tak jak właśnie szanty czy piosenka aktorska. Jak przyznaje opiekun grupy artystycznej pani Marta Sokołowska, uczniowie na początku mieli problemy z interpretacją piosenek z nurtu poezji śpiewanej, jednak po kilkunastu próbach nawet bardzo je polubili. Już noc, ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, to gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy pod pomurami, bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. Dlatego, że na początku, kiedy zaproponowałam młodzieży właśnie ten gatunek muzyczny, nie wiedzieli za bardzo, jak to w ogóle, z czym to zjeść, jak to ugryźć i początkowo byli tak niechętnie nastawieni, ale w trakcie prób okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tak się zachłysnęli, że potem właściwie sami się przyznali do tego, że chodzi i cały czas śpiewali te utwory. Tam język jest trudny, niecodzienny, taki bardziej wyszukany, więc też dzięki temu wzbogacali swoje słownictwo, do czego się przyznali. A jeżeli chodzi o odbiór recitalu, to młodzież, która stanowiła odbiorców podczas tego recitalu, również była zachwycona i chcą, żeby była powtórka. Również podczas recitalu swoje wiersze przedstawił absolwent placówki Tomasz Karpiński, który w ten sposób urozmaicił całą imprezę. Pierwszy wiersz nad ranem powstał w zeszłym roku. Nocnym, jak sklep, patrzę w światło tętnic miasta. Asfalt niezadeptany, schody nieruchome, okna nieobecne. Na dachach koty ogonami podtrzymują niebo. Zebry spokojne, bez ruch, bez wierszy. Trzecia rano, świt w sąsiednim powiecie.